Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy dwóch tematów. Pierwszy temat, proszę Państwa, dotyczy likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. Zgodnie z tym, co żeśmy mówili, dzisiaj jest finał tej naszej akcji. Przed Państwem tutaj, jak widzicie, 5530 zebranych podpisów mieszkańców Grudziądza, którzy się podpisali pod obywatelskim projektem likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. 5530 podpisów. Przypominam, żeby wnieść to na posiedzenie Rady Miasta, statut Grudziądza mówi, że takich podpisów jest wymaganych 5 tysięcy. Nie będę słowo, jeśli nie podkreślę, że to jest ogromna ilość i tu jeszcze powiem może kilka słów, jak to wygląda w innych miastach. Proszę Państwa, no przypuśćmy Włocławek 150 podpisów, Bydgoszcz 1000 podpisów, Łódź 1300 podpisów, większe miasta w granicach 1,5–2 tysięcy podpisów. Niestety, mimo naszej inicjatywy zwrócenia się do prezydenta miasta Grudziądza, w uporczywy sposób odmawia jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, aby tę liczbę zwiększyć, tłumacząc tym, że będzie zalany takimi inicjatywami. No niestety, praktyka wskazuje, że w innych miastach, mimo że to jest kilkanaście razy mniej, nikt nikogo prezydenta takimi inicjatywami obywatelskimi nie zalewa i te miasta sobie doskonale radzą. Ale to jest odrębny temat. Przygotowaliśmy, proszę Państwa, pismo do przewodniczącego Rady Miasta, pana Arkadiusza Gorzki, gdzie sobie pozwolę przeczytać może pierwszy akapit, ja później Państwu rozdam te materiały. Na podstawie paragrafu 25 Statutu Miasta Grudziądz przekładamy obywatelski projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu wraz z wymaganą liczbą podpisów osób popierających projekt oraz wnioskujemy o podjęcie inicjatywy przez wymaganą liczbę radnych w przypadku niezgodnej liczby głosów wymaganych. Zwracamy się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Grudziądz. Wnioskodawców reprezentować będą następujące osoby. Tutaj może podam nazwiska. Pan Dębski Sławomir, pan Jan Grublewski i moja osoba Aleksander Pawłowski. Takie są wymogi statutu, regulaminu miasta, że co najmniej dwie osoby po prostu muszą się podpisać. Osoby, które będą reprezentować tą grupę mieszkańców, która się podpisała pod tym projektem. Do tego wniosku, który dzisiaj złożymy na ręce przewodniczącego Rady Miasta, przygotowaliśmy również projekt uchwały, bo taki projekt jest wymagany, gdzie piszemy, między innymi paragraf numer pierwszy. Likwiduje się jednostkę budżetową miasta Grudziądza pod nazwą Straż Miejska w Grudziądzu, siedzibą w Grudziądzu, zwaną dalej Strażą Miejską. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Miejskiej wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 30 września 2014 roku. Również niezwykle istotna sprawa, paragraf 2. Mienie Straży Miejskiej przychodzi na rzecz miasta Grudziądza i zostanie zagospodarowane zgodnie z właściwymi przepisami. Drugi punkt tego paragrafu. Należności i zobowiązania Straży Miejskiej niezaspokojone do dnia zakończenia likwidacji przejmuje Urząd Miasta Grudziądza. To są takie główne postanowienia projektu, zaznaczam, uchwały z dnia dzisiejszego. Taki projekt został przygotowany. I teraz, jeśli Państwo pozwolicie, to żeby być precyzyjnym, to może kilka akapitów i słów dotyczących uzasadnienia w sprawie likwidacji jednostki Straży Miejskiej. Nie będę tutaj mówił w oparciu o jakie przepisy ta umundurowana formacja powstała, jak to tutaj wygląda, ale może tak. Proszę Państwa, mając na uwadze uwarunkowania społeczne, stan finansowy miasta oraz fakt, iż Straż Miejska realizuje w minimalnym zakresie zadania z kategorii spraw, do jakich została powołana, w pierwotnej wydanej ustawie o strażach gminnych należy ją niezwłocznie zlikwidować, a środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na jej utrzymanie przeznaczyć na dofinansowanie policji. W Polsce już 21 miast zdecydowało się na rozwiązanie straży miejskich. Zlikwidowano je m.in. w Trzebini, Szczyrku, Zakroczymiu, Pionkach, Żorach, Szczegomiu, Świeradowie, Zdroju. Od 2008 roku Straż Miejska nie istnieje w 65-tysięcznej Stalowej Woli. Oszczędzamy ponad 1 000 000 zł rocznie, a statystyki przestępstw i wykroczeń się nie pogorszyły. Tak mówi prezydent Stalowej Woli. W wielu polskich miastach Straży Miejskiej nie powołano, a władze gmin opłacają dodatkowe patrole policji. W Grudziądzu, mimo istnienia Straży Miejskiej, dopłaca się do dodatkowych patroli policji. Coraz większa rzesza obywateli wyraża negatywną opinię o pracy strażników miejskich. Wynika to z faktu, iż jest to formacja, która zagubiła pierwotnie postawione jej cele.
coraz rzadziej włącza się do pomocy w rozwiązywaniu spraw i problemów lokalnych społeczności, między innymi z zakresu porządku publicznego, zakłócenia ciszy nocnej, niesprawnej infrastruktury miejskiej, ekologii, rozwijających się lokalnych subkultur, chuliganerii itd. na rzecz spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, czyli tych, które są ustawowo przypisane, proszę Państwa, Policji Państwowej. Poprzez kolejne zmiany w ustawie Straż Miejska uzyskała bardzo szerokie uprawnienia kontrolne, możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego. W związku z tym została wyposażona w profesjonalny sprzęt, środki przymusu bezpośredniego, kamizelki kuloodporne itd. Strażnicy stali się dla obywatela mniej pomocni i opiekuńczy, a zdecydowanie bardziej represyjni. Odpowiada im wchodzenie w roli policji, bo przez to podnoszą swój prestiż. Również po prostu pogoń za zyskiem i wystawieniem jak największej ilości mandatów doprowadza działania tej formacji do absurdu. Najważniejszym zadaniem strażników miejskich jest po prostu wykonanie konkretnego planu w zakresie wystawienia wymaganej ilości mandatów za konkretne wykroczenia. I teraz może ciekawe dane, z którymi każdy może się zapoznać. W budżecie miasta Grudziądza w 2013 roku zaplanowane wydatki na Straż Miejską w wysokości 3 milionów 85 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 740, czyli 89,4% przeznaczono na wynagrodzenia i związane z nim pochodne. Czyli prawie 90% idzie na wynagrodzenia. Wpływy to 1 milion złotych 400 zł planowane, na które składają się grzywny i mandaty oraz kary pieniężne odsetki od niezapłaconych w terminie kar. I przejdźmy teraz do budżetu na 2014 rok. Został on zatwierdzony 30 grudnia 2013 roku. W tym budżecie przewiduje się, proszę Państwa, wydatki w wysokości 2 977 200 zł, czyli prawie tyle samo co w roku 2013. Ale należy uwzględnić koszt zakupu w grudniu, bo to zrobiono w grudniu, pod koniec roku celowo uważamy, 9-osobowego samochodu za około 100 tysięcy złotych. Wpływy, i to jest ciekawe, wpływy w 2000 roku są planowane w wysokości 1 200 120 zł. Czyli następuje wzrost o 20% w 2014 roku. Wzrost o 20% wpływów z mandatów, grzywień i innych po prostu no, tych restrykcji tutaj. I to, co tu mówię w tej chwili, potwierdza powyższe uzasadnienie i świadczy o represyjnych, restrykcyjnych, nastawionych na realizację założonego planu działaniach w 2014 roku Straży Miejskiej w Grudziądzu. Plan ten będzie wykonywany, naszym zdaniem, tutaj inicjatorów, również poprzez zastępowanie policji drogowej radary. Również presja ze strony przełożonych na wykonanie planu sprawia, że w kontakcie ze strażnikiem miejskim obywatel z gruntu stoi na przegranej pozycji. Są to kwoty, które miasto Grudziądza przeznacza na utrzymanie 57 strażników. Również ciekawe spostrzeżenie, które chcemy przekazać. Liczba strażników miejskich w Grudziądzu z roku na rok rośnie, proszę Państwa. W ubiegłym roku przyjęto 4 nowych strażników. Podobnie rośnie ilość kamer w monitoringu miejskim. A jednocześnie, jak wszyscy wiemy, zmniejsza się liczba mieszkańców. Jest to niewytłumaczalne dla nas działanie władz Grudziądza, wskazujące na nieliczenie się ze środkami społecznymi i opiniami mieszkańców. Są to ogromne kwoty, na które składają się mieszkańcy Grudziądza, między innymi z obciążeń podatkowych. Patrząc jednak, jak te środki są wykorzystywane, można stwierdzić, że oczekiwany ustawowy cel nie został osiągnięty. I teraz też takich kilka po prostu przykładów, co strażnicy robią, a co nie powinni robić. Także tutaj, proszę Państwa, ważną sprawą, może bo chcę to zacytować, żeby tutaj nie było, strażnicy zamiast pełnić rolę stróżów w porządku w mieście Grudziądzu, być obecnymi wśród jego mieszkańców, znać ich problemy, pieszo, zaznaczam pieszo, patrolować za osiedli mieszkaniowych i działać wspólnie z lokalną społecznością, wolą wygodnie poruszać się po ulicach nowoczesnymi radiowozami, z których niezauważalne są wykroczenia, które najbardziej dokuczają mieszkańcom miasta. W związku z tym, mając to wszystko co na uwadze, co tu powiedziałem, dbając o racjonalne lokowanie środków publicznych,
oraz mając na uwadze utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa w mieście dla dobra mieszkańców, jest to jedynie słuszna droga, które władze miasta powinny niezwłocznie wykonać. Potwierdzeniem słuszności tego kroku niech będą decyzje, jakie zostały podjęte przez samorządy innych miast w sprawie likwidacji straży miejskich oraz zebrana i załączona liczba podpisów mieszkańców Grudziądza za likwidacją straży miejskiej. Jeszcze raz powtarzam, 5530 podpisów są przed Państwem.